Witam ponownie, moi drodzy. Dzionek chyli się ku końcowi. Niestety pada. Mam okazję posprawdzać zabezpieczenia przeciwdeszczowe. Wygląda na to, że taki niezbyt intensywny deszczyk znosi całkiem nieźle. Dojechałem dokładnie do miejsca, do którego planowałem dojechać, co jest dla mnie sukcesem. Wyjechałem późno, zatrzymywałem się często, ale udało się. Jestem tam, gdzie chciałem być. Dzisiejszą noc spędzę sobie w takim miejscu. O! To jest punkt odpoczynkowy przy ścieżce rowerowej. Nigdzie nie jest napisane, że nie wolno biwakować. Tara, no pewnie rano ktoś będzie chciał mnie stąd wygonić, natomiast myślę, że już teraz wieczorem nikt się nie będzie czepiał, a no się zwinę i pojadę dalej. Kochani, jeszcze jedna informacja, przekroczyłem granicę województwa śląskiego, jestem w województwie małopolskim. Nie jest to to samo, co przekroczenie granicy stanu w Stanach Zjednoczonych, no ale jednak już nie jestem u siebie. Przejechałem dzisiaj prawie 50 km. Jeszcze mam troszeczkę zapasów baterii, z czego też jestem dumny, bo to świadczy o tym, że tutaj moje biedne nogi dały z siebie wiele. O, dwie kropeczki. Dwie kropeczki, czyli wynika z tego, że spokojnie stąd jutro, jeśli tylko będę miał oczywiście ochotę, ponieważ tutaj, ja wam pokażę, za tą górką jest piękna woda. Więc jeżeli nie zostanę tutaj na przykład na rybkach, to mogę spokojnie dojechać gdzieś do cywilizowanego miejsca i po prostu sobie doładować baterię. Także jutro, jeżeli pojadę, to przejadę tylko do jakichś zabudowań i zacznę od 4-godzinnego postoju, żeby naładować baterię roweru. Natomiast dzisiejszą noc spędzę sobie tutaj. O! Tadam! Mam nadzieję, że widać, że pada. Kaczka sobie pływa. No jest ładnie. Dużo wędkarzy, więc powinno być bezpiecznie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam, że towarzyszyliście mi. Oczywiście zapraszam do komentowania moich filmów i postów. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, obserwowania, a kto może, niech pomoże. Link do strony, na której zbieram fundusze na moją podróż, wyprawę na koniec życia, podam oczywiście jak zwykle pod filmem. To byłoby tyle. Życzę wszystkim dobrej nocy. Pa, pa.